Polska i Francja często wspólnie przelewały krew, mówił generał Gamelin. Witajcie w kolejnym odcinku ilustrowanego kanału codziennego, kanału, na którym prezentujemy najciekawsze newsy sprzed wieku. Dziś sprawdzamy, o czym czytali Polacy 20 lipca 1939, a więc dokładnie 83 lata temu. Będziemy walczyć do ostatniego mężczyzny i ostatniej kobiety. O zdecydowanej woli obrony narodu polskiego mówi marszałek Śmigły-Rydz. Marszałek stwierdził, że Polska gotowa jest uczynić wszystko, co jest możliwe, ażeby rozwiązać sprawę Gdańska pokojowo. Jeżeli jednak Niemcy będą trwały przy projektach Anschlussu, to Polska bić się będzie, nawet gdyby się miała bić sama bez sojuszników. Polska i Francja często wspólnie przelewały krew, mówił generał Gamelin. Szef francuskich sił zbrojnych oświadczył, że armia francuska robi szybkie postępy. Francja ma obecnie 3 roczniki pod bronią, a materiał rezerwistów jest doskonały. Cały kraj jest ożywiony duchem patriotyzmu i jest gotów do każdej ofiary, jakiej będzie od niego wymagała obrona narodu. Nafta z 70% benzyny pod Tarnowem. Na linii naftowej Gromnik-Turza w wierconym na głębokości 274 metrów szybie w rzepienniku strzyżewskim trysnęła ropa o zawartości 70% benzyny. Tak dużej zawartości benzyny według opinii fachowców w polskim kopalnictwie naftowym jeszcze nie było. A teraz czas na retro reklamę. Słońce i woda cuda sprawiają, gdy krem Uroda do pomocy mają. Pulsa krem Uroda chroni i ożywia cerę. Jeśli zaciekawił Was odcinek, subskrybujcie nas, klikajcie w dzwonek, żeby być na bieżąco i obejrzyjcie inne odcinki. Widzimy się codziennie o 19:00. Pozdrawiam!